Dobry wieczór. Dobry wieczór. Obok mnie Martyna Leszczyńska, koszykarka Polonii Warszawa. Wieczór mógłby być jeszcze lepszy po dzisiejszym meczu waszym w Lublinie. Zabrakło naprawdę niewiele, żebyście się mogły cieszyć. Poproszę komentarz. No, myślę, że ten mecz mógł się podobać kibicom, bo zaczęłyśmy fajnie, zaczęłyśmy z przewagą bodajże chyba 4-5 punktów. Mm-hmm. No, potem nas dogoniły i wygrywały, ale i była przewaga 15 punktów dla przeciwniczek, ale po trzeciej kwarcie to, co zrobiłyśmy i dogoniłyśmy, to uważam, że to zasługuje po prostu cały zespół na to, żeby chwalić, bo to rzadko kiedy wraca się tak do meczu, jak my wróciłyśmy. Tak, ta przewaga chyba w najwyższe prowadzenie Lublina to było nawet 17 punktów. Dokładnie. Jak to sobie podglądam w statystykach, wy zdołowaliście zniwelować do 3 i tak naprawdę to był mecz cały czas na jedno posiadanie w końcówce, tak? W sensie kwestia jednego posiadania mogło pójść w którąkolwiek stronę. No na razie ta seria niefortunna, bo przez play-offy to się teraz zwiększyło do 0-6, ale może w Warszawie się uda odkuć. Mam nadzieję i życzę nam powodzenia, bo naprawdę jest szansa i potencjał na to, żebyśmy wygrały w końcu ten mecz i utarły nosa. Mm-hmm. A jak pojedynki z Nataszą Mach? Bo akurat w poprzednim sezonie tam przydarzyła ci się kontuzja w końcówce i może tak wiele okazji nie było już w fazie play-off. Nadal będą długie ręce Mach w koszmarach? Czy już nie? Była jedna akcja w czwartej kwarcie bodajże. Przeleciała jak grzegżółka. Nad moim czołem i się wystraszyłam trochę i rzuciłam, ale jakby dzisiaj w meczu w ogóle nie myślałam o tym, że jest wyższa, jasne, że jest lepsza. Powiem też, że cudownie mi się gra na tej hali. Kocham grać na tej hali. W tamtym roku też mi się dobrze grało i no po prostu dla mnie ta hala jest wyśmienita i nie straszna mi była na przykład Natasza. Ale no, uważam, że i tak jest super zawodniczką. Tak, jak najbardziej. Pozdrawiamy przy okazji Taszę, jak najbardziej uznajemy. Ale dzisiaj Marti też dałaś jak najbardziej radę. Dzisiaj akurat w meczu tak się złożyło, że mamy dwie MVP. Jesteś ex aequo razem z Giną, która też zagrała, myślę, dobre zawody. Gina zagrała właśnie, tak jak gadałyśmy, mądrze. Mhm. Widać było to doświadczenie, ten spokój. No i w pełni zasłużone, moim zdaniem, również MVP. Też trudno się nie podpisać pod twoją tutaj opinią. Ja jeszcze cię zapytam, bo ty w zasadzie nie miałaś okazji przepracować w całości okresu przygotowawczego, bo przydarzyła się kontuzja. Czy to jakoś gdzieś tam czujesz, że wpłynęło na twoją formę, czy nie miało to aż takiego znaczenia? Miałam kontuzję, ale chodziłam na siłownię do trenera Michała Gulana. To nie było tak, że jakby nie trenowałam i nic nie robiłam. Jasne. Nie posądzam absolutnie o to. Ale cały czas jakby pracowałam nad swoją wydolnością, więc weszłam jakby i nie czułam tego takiego przeskoku, że miałam przerwę czy coś. Jasne. Ja oczywiście to gorzej mi się wchodziło jakby w zgranie zespołowe, no bo to oczywiście one już ćwiczyły beze mnie i w ogóle, więc to było raczej w tą stronę niż tak motorycznie. Jasne, ale wydaje się, że już gdzieś tam jakby już ten flow jest z zespołem, bo nie tylko ten mecz, ale też ten poprzedni ze Ślęzą był dobry w twoim wykonaniu. No, tak? Ja uważam, że naprawdę z dnia na dzień, z treningu na trening, z meczu na mecz nasze zgranie zespołowe jest coraz lepsze i ja lubię właśnie podawać piłki. Czasami właśnie trenerzy na mnie krzyczą, że za dużo podaję, że powinnam już rzucać, ale uważam, że naprawdę coraz lepiej gram zespołowo, a tak naprawdę to koszykówka jest grą zespołową, więc wygrywa ten, który gra jako zespół. Znowu trudno się nie zgodzić. Jeszcze trochę tak naprawdę w niedługiej perspektywie tych okazji do koszykówki będzie, bo w najbliższy weekend przed wami tym razem rozgrywki w międzynarodowym gronie, czyli pierwszy turniej kwalifikacyjny Ligi EWBL. Cieszysz się trochę na taką perspektywę właśnie rywalizacji w takim już międzynarodowym gronie? Cieszę się. Znaczy dla mnie mecz to jest mecz. Po prostu ja nie patrzę na to, jaki to jest klasy mecz. Ja po prostu wychodzę i robię to, co potrafię najlepiej. To jest na pewno, ten turniej będzie mega ważny dla nas i będziemy mogły dużo z niego wynieść. A czy będę grała, to nie wiadomo.
No nie, no myślę, że po takim meczu to jakby sztab usadził na ławce, to jakaś byłaby dziwna co do tej decyzji. Ale ja nie decyduję o kwestiach sportowych tutaj, więc tutaj nic nie ugram. Ale mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakichś zaskoczeń. To co, zaprosimy może jeszcze serdecznie też wszystkich kibiców Polonii i sympatyków ogólnie basketu. No jasna sprawa, zapraszamy. Będzie na pewno dużo emocji. No i co, trzeba kibicować, bo dzięki wam my gramy coraz lepiej i serducho się raduje, jak was widzimy. Pierwsza okazja 28-30 października w Centrum Sportu Wilanów w Warszawie, Wrotnicza 26. Zapraszamy razem z Martynem. Zapraszamy. A ja bardzo dziękuję za rozmowę i gratuluję. Dziękuję. No niestety niewygranej, ale naprawdę walecznej i pięknej postawy. A mogę jeszcze coś powiedzieć szybko? Oczywiście. Pozdrawiam mamę i tatę. Ja się dołączam oczywiście serdecznie do pozdrowienia. A narzeczonego? No, wie, że go pozdrawiam. Dobrze, pozdrawiamy serdecznie.